O Boże! O Boże! Nie no dobra, witajcie z tej strony Juju i zagramy sobie dzisiaj w Call Takera. Tak. No. Jeszcze nie grałam w tą grę. Ani razu. Nie wiem jak mi pójdzie. Wgrałam sobie polski. Bo nie wiem czy będzie mi się chciało wszystkiego czytać, zwłaszcza, że ja jestem nieogarem. Ale mamy tutaj Belzebuba, wielką muchę. Witaj mała istoto, no się nie przejmuj, to tylko ja, stara, dobra, wielka mucha. Dobra. Zrobię sobie w ogóle synchronizację. Dół, góra, dół, góra, bo nagrywam osobno sobie mikrofon. Także zaczniemy sobie nową grę. Historia o Helltakerze, po raz kolejny, ciekawe. Czy nie potrzeba ci przypadkiem narratora? Pozwolisz mi, prawda? Cała przyjemność po mojej stronie. No, dobrze. Pewnego dnia obudziłeś się z marzeniem, harem pełen demonic. O kurde, gościu. Ostro. Nie było to jednak marzenie łatwe do spełnienia. Prawdopodobnie zapłaciłbyś za nie życiem. No ja nie, ale gościu widzę, że tak. Gdy w grę wchodzą demony, żadna cena nie jest za wysoka. To nie jest. W ogóle gościu mi przypomina. Ten typo, tutaj z obrazka. Postać z Guitar Hero 3. Tego też kurde diabła. Czy jak on tam miał. No dobra. No i tak, my się tutaj poruszamy. Mamy ograniczoną jakby ilość poruszania się. Ograniczoną ilość ruchów, więc trzeba uważać. Ja jeszcze w to nie grałam, nie wiem jak mi pójdzie. Dobra, czyli on po prostu kopie jak się ten, dobra. Dobra, to było akurat proste, w ogóle dużo ludzi to nagrało. Więc też postanawiam, że nagram to na kanał. Pewnie się zdziwiliście, że co? Crasha nie nagrywasz na tym kanale? Że co? Tak, nie nagram Crasha, bo chciałam coś innego zacząć. Jako, że też zajmuję się tym kanałem, więc myślę, że fajnie by było co innego właśnie zagrać. A że teraz Helltaker jest na topie, więc spoko. Mówię, dobra, zagram w to. Ale dobra, uratowaliśmy jakąś pandemonikę. Zmęczony demon. Aż taka zmęczona. O Boże, widać po oczach nawet, jaka zmęczona jest. Jestem pandemonika, piekielna obsługa klienta. W czym możemy ci służyć? No i dobra. Jak wybierzemy złą odpowiedź, przechodzimy od nowa daną sekwencję. Jak wybierzemy dobrą, to będzie dobrze. Idziemy dalej. Więc mamy dwie odpowiedzi. Ucieknij ze mną, a potem coś wymyślimy. Albo... że my możemy ten, więc mi się wydaje, że ta druga odpowiedź chyba będzie ciekawsza. I o dziwo, sukces. Się zdziwiłam w sumie. Mówię, nie grałam w tą grę, tylko kawałek widziałam. Nie wiem, jak sobie poradzę. O matko. Aha, jak wejdziemy na kolce, to też tracimy ruch. Dobra. Jak to zrobić? Tu w dół? Nie, bo jak wejdę w kolce, to teraz stracę ruchy. Ale mogę zrobić tak. O, dobra. Modeusz, pożądliwy demon. Ty i ja teraz? Spoko, nie mam pytań. Szkoda czasu, zbieram harem. Druga odpowiedź mi się podoba. O, i też podobnie sukces. Więc... na razie nie jest źle. Dobrze idzie. Jest dobrze. Pozwólcie, że się generalnie napiję wody jeszcze. No i dobra. Ojojoj. Tu po samych kolcach muszę iść, dobra. To było proste. O dziwo. Człowiek, prawdziwy człowiek, zabierz nas ze sobą. Spoko, nie mam pytań. Idzie mi zbyt łatwo, podejrzanie łatwo.
Nie no, dobra. Nie wiem. Spoko, nie mam pytań tam. Najwyżej będę powtarzać, to nie było jakieś specjalnie trudne. O! No i dobra. Nieźle. Ojej, 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 jak to zrobić? Tak? I nie, nie mam jak użyć. Ty jeszcze raz. A jak to kopnę tutaj na dół? Tu se to przesunę. O, dobra. Nie było tak źle. Malina! Kwaśny demon. Świetnie, więcej idiotów, czego szukasz w piekle, kretynie. Myślisz, że to gra? Zagrajmy razem. Lubię, kiedy się złościsz. A zagrajmy razem. O, dobrze poszło. W co? Gry komputerowe? W sumie czemu nie? Mam nadzieję, że masz jakieś strategie turowe. Okej. Jakoś poszło. To był już czwarty, teraz piąty. Piąta plansza. A, dobra, tu jak się poruszam? Aha, dobra. Ej, nie. Jeszcze raz. To żeby mnie ten kolec nie dziabnął, muszę którymś kamieniem ruszyć. I teraz mnie nie dziabnie. Dobra. No dobra, jakoś poszło. Zdrada. Zjadliwy demon. Wow. Słyszałam o twoim harem, wchodzę w to. Czekaj, mam wrażenie, że będę tego żałował. To już raczej nie haremny. Teraz głównie gramy w turówki. Ta odpowiedź mi się podoba. Dam to. O nie, źle. No dobra, jeszcze raz. Czyli tamta pierwsza odpowiedź będzie dobra. O, dobra. Było spoko. W ogóle ta muzyka. Jak w rytmie tu muzyki w ogóle tańczą. Dobra, jak to zrobić? Tak. No dobra, ale nie mam jak tego ruszyć teraz. Oj, tu chyba trochę posiedzę. Tu chyba trochę posiedzę. A teraz nie mam jak tego ruszyć. Ej, to jest trudniejsze niż myślałam. Dobra, na początku nam dobrze szło. Ten poziom już jest trudniejszy. Kurde. Nie wiem. Ej, no nie wiem, typowo... Teraz się zacięłam. To... przesunęła.
Wzięła sobie kluczyk. Kurde, za dużo ruchów. Ale byłoby dobrze. A jakby to zrobić tak, że zrobię tak, potem zrobię tak. Straciłam ruchy niepotrzebnie, ale to jest chyba dobre myślenie. Tak, dobra. Jeszcze raz. Bo za dużo ruchów w ten. O, było dobrze. Wyszło. Dobra. Azazel, ciekawski anioł. No takie trochę nie... niezbyt odpowiadające imię na anioła, ale okej. Wielkie nieba, czego żyjący człowiek szuka w piekle. Niesłychane. Szukam aniołów, szukam demonów. No nie no, raczej do tego anioła nie będę oszukiwać, więc też szukam demonów. Tak. No dobra. Lecimy dalej. O kurde. Już się trudności zaczynają. To mi się nie podoba. Jak ruszyć? Jeszcze raz. Jak tego typka sobie zlikwiduję, zrobię tak i tak. Tego zlikwidujemy, bierzemy kluczyk, idziemy tędy. I nie mam co robić za bardzo. Kurde. Zapominam, że mam ograniczoną tą ilość ruchów. Nie, dobra, na razie zrobię tak. Popnę sobie to do góry. Sorry, typo. No nie, no dalej nie mam... Ajajaj. Nie no. Za dużo ruchów. Kurde. Jeszcze raz. Ciach. Ciach, ciach. Typka sobie kopnę, bo będę więcej tracić ruchów, jak wejdę w kolce. I tak. Kurde.
Nie, no, wciąż za dużo ruchów. Jak to zrobić? Bym tego typka zabiła. Była sobie tu. To nie, to wciąż ten. Ajajaj, kurde. Nie wiem, jak to zrobić. Kurde! Kopłam chyba dwa razy kamień. No! Jeszcze raz! No, nie chciałam go kopać. Co ja robię, ludzie? Dalej mi ruchów brakuje. A jakbym może zrobiła tak? Tak. Tego typka bym nie zabijała. O! No i wyszło! Dobra. Już myślałam, że mi nie wyjdzie. Będę się męczyć nad tym pół godziny. Justice. Odlotowy demon. Myślałam, że nikt nie rozwiąże tej zagadki. Niezły jesteś. Dzięki, jakoś poszło. Zapraszam do haremu. Wspominałem ją w menu pauzy. Zapraszam do haremu. Kurde, ej, jaką odpowiedź teraz dać? To da się tu pominąć w menu pauzy? Jakbym dała to? O, sukces. No tego się nie spodziewałam. Zwłaszcza jak się męczyłam pod... nad... o... nad tym trochę. Okej. O kurde, jakie demony. Lucyfer, prezes piekła. Nareszcie się spotykamy. Dowiodłeś swojej wartości, przechodząc wszystkie moje próby. No dobra. Oddaj mi swoją duszę, a zostaniesz moim najwspanialszym sługą. Nie dzięki, zapraszam do haremu. Tak, moja królowo. Nie dzięki, zapraszam do haremu. Co ty sobie myślisz? Sądzisz, że tak łatwo zrobić z demonic swoje niewolnice? Mogę zaoferować kawę strategię trowej, naleśniki z czekoladą. To mi się podoba! Ja dzisiaj robiłam naleśniki, więc wybieram to. Wydaje ci się, że możesz tak po prostu sobie tu przyjść i kupić mnie czymś na... czym? Naleśnikami? Sukces! Wyszło to, o lol! A tak się składa, że lubię naleśniki, więc spoko. No dobra. To wyszło jakoś. Nie spodziewałam się tego kompletnie.
O, wow. No dobra. Chyba coś źle zrobiłam. Jeszcze raz. Jakbym przeszła sobie tu, tak? Nie, to wciąż nie mam jak przejść. O kurde. Chciałam tego kopnąć. Dalej? Nie, no muszę jakoś to inaczej zrobić. Jeszcze raz. Boż, cholera! Jak to zrobić? Nie, mi się wydaje, że... Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ten sam mogę kopnąć. Ten też sam mogę kopnąć. Ale... Nie. Nie mogę tego kopnąć. Chyba. Nie wiem. Ej, no to jest trudne, ej. Na początku dobrze mi szło, ale teraz to ja nie wiem. Chwila namysłu teraz. Bo naprawdę nie wiem. Nie no, kopnę ten. Jak kopnę je tak, to już... To już zjebałam. Ta. Chyba, że kopnę tak. Tu kopnę ten. Nie wiem. Coś skopałam. Ten kopnąć. Ten przesunąć. Ten kopnąć tak. No nie, no to wtedy sobie zablokuję w ogóle wejście. To nie ma sensu.
Nie no, trzeba być ostrożnym, bo ja nie wiem. To tak może. A może tak to zrobić? Tak, dobra. Starczy mi ruchów? Dobra, starczyło. Myślisz, że możesz sobie tak po prostu odejść? Po tym wszystkim, co zrobiłeś? Co? Ej, nie! Ja się na to nie zgadzam. Nie! Czy ja przegram? Nie. Ból powinien był cię zabić. 1000 skroć razy, jednak gdy ogień wygasł, nadal byłeś żywy. Jezu, to niezręczna cisza. O kurde. No to, o kurde. Oj, trzeba tutaj na TT uważać. Nie wpłoś w to! Nie! Dobra, jeszcze raz. No, głupia jestem. Nie wchodź w te łańcuchy. No. Dobra, zginę jeszcze raz. Ja mówię, pierwszy raz w tą grę w ogóle gram. Nawet nie oglądałam jakoś specjalnie. Dobra. O cholera. Spierdolać? Nie! No dobra. Najwyższa prokurator, kurde. Jak ci się podoba maszyna grzechu? Lgnij, daj się pochłonąć cierpieniom. Nie możesz się teraz poddać, musisz nas stąd uwolnić. A ja czekam na moją kawę. No dobra. Dobra. Czyli rozumiem, że musimy ją pokonać, tak? Nie? Spokojnie. Dobrze idzie. O kurde, czemu to tak przyspieszyło? Dobra. Dobra. Jakoś wyszło. Dość tego, najwyższa prokurator. Jako twoja królowa rozkazuje ci natychmiast złożyć broń. Żadna władza nie jest zabawana i ponad prawem. Jedzie się. Ej, lubię ją. Ja się zaczynam zastanawiać, czy ona na pewno jest aniołem. Bo coś w to nie wierzę. Jestem cholerną, koronowaną królową piekła. Dlaczego ich mnie nie słucha? Rozumiem cię. Też mnie dużo ludzi nie słucha. Tak gadam. Nie! Nie! Kurde. Zaraz ginę. No, to wiedziałam. Dobra. No, nie! O cholera. Czemu ja tu poszłam? Ja jestem słaba w gry.
Ja tylko w Crasha się nadaję, żeby grać. No nie w te. Nie w łańcuchy. Nie! Co ja teraz w kolce jeszcze się wyrypałam? Fajnie. No. Głupie łańcuchy. Nie! Dobra, jak to się... Dobra, chwila postoju. Mam czas ogarnąć, jak to działa. Dobra. I teraz. Nie, teraz. Zaraz ginę! Dobra. Naprawdę sądzisz, że może się uwolnić z tych kajdan? O kurde. O wow. Masz pecha, malinka. Dopiero co znalazłaś nerdowskiego towarzysza, a on już jest skończony. Znając moje szczęście, pewnie i tak grał na grobo. Powinnam była jednak zostawić go dla siebie. Tak żałujcie wszystkich swoich decyzji. Podoba mi się, co robisz z włosami. Masz zabójczy styl 10 na 10. Dobra, teraz którą odpowiedź, żeby nie robić tego całego? No włosy to ma fajne, ale zabójczy styl przemawia mi do rozsądku trochę. Twoje szpony też są super. No dobra, myślę, że dam to. O! O nie! Chyba ogarnęłam pomału te łańcuchy, a jednak nie. Ej, nie! O cholera! Dobra, jak to działa? Dobra, bo też sobie nie mogę stać w tak byle jakim miejscu, bo widzę, że... Nie! Kurde! Chciałam się przesunąć w prawo. Aj, jeszcze raz. Nie lubię tych łańcuchów. Nie podobają mi się. Nie! O, nie w tą stronę. Ale dobra. Zaraz ginę. Jeszcze nie. Teraz. Dobra. Jeszcze jeden. No nie! Tak się pomylić! Jezusie, no. Chociaż nie wiem, czy w piekle warto mu wymawiać to imię. Ale dobra. Dobra, tu już byłam skończona, tak? To się nie liczy. No. Jeszcze raz chcę, nie.
Nie rób mi tego. Nie! Dobra, dobra, dobra! Nie, 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 nie. Dobra. Żyję jeszcze, o dziwo. Dlaczego się tam wrąbałam w te łańcuchy? Jeszcze raz. No. Nie rób mi tak. Nie rób mi tak. Mam chyba jedno życie. Ta. Zarąbiście. Nie idzie. Aha, bo w ogóle jak ginę, to tam mam takie płomyki na dole i ten, dobra. A ja liczyłam, ile żyć mam. Głupia ja. A few minutes later. Dobra, teraz typowy Matrix, omijamy wszystko. Skupienie, lever 1000. Prawie. Spójrzże. Dobra, mamy 2 życia. Jedno życie. No, ile razy będę to przechodzić? Ile jeszcze? Jeszcze raz. Nie tak chciałam. Dobra, o dziwo żyję, ale mam jedno życie. A tak, bo generalnie to gram padem. I mi nie wychodzi! Jeszcze raz, bo ja muszę mieć więcej życia. Muszę mieć więcej życia, bo ja spapram potem. Czemu zaczyna się od tego... Jeszcze raz! Dobra, mamy 3 życia. Jeee! Mamy jedno życie. Ja może... Nie wiem, czemu mi tak nie wychodzi. Ja jestem dobra w grze. Jeszcze raz. Ja przy tym najdłużej siedzę. Tamte zagadki to okej. Okay. Ale to jest, kurde, najdłuższe przy tym siedzę. To jest gorsze niż jakieś zagadki. Zachciało się gościowi haremu z demonicami. Dlaczego ja wchodzę w te łańcuchy? No nie. Aha, dobra. Znowu to samo. Zeszłam na sam dół i zginam. Widzę. A bo to było. Aha, bo jak się zejdzie na dół, to po prostu ginę z automatu. Widzę, nie, ja już ten. To nieźle. Kurde. Aj. Nie chciałam, tak? Tak też nie chciałam. Skończyłam z jednym życiem. Dobrze, że przy tym nie ma ograniczonych ruchów. Nie w dół! Chciałam w prawo! Jeszcze raz. Kościół, denerwujesz mnie. Jeszcze raz.
Dlaczego ja w to wchodzę? Ślepa jestem, kurde, czy co? Nie, nie, no nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, nie w dół, tylko w bok. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czemu weszłam na środek tam? Dobra, przynajmniej mam więcej życia. Jest dobrze. Dobra. Jeszcze nie, teraz. Kurde, ostatni łańcuch! Czasta, nie wpierdzielaj się prosto w te łańcuchy! Powiedziałam coś. Ja już za długo w tym siedzę. Kurde, nie zdążyłam. A! Nie w łańcuchy, powiedziałam coś. Wow, 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 wow. Dlaczego weszłam w ten łańcuch? Ja się nie nadaję do tego. Ja się wyuczę tej sekwencji na pamięć. Normalnie. Wyuczę się tej sekwencji na pamięć. Jak to będę tyle razy przychodzić. Kurde, nie zdążyłam. Jak to przeżyję teraz. No i zagapiłam się. Ja nie wiem, na co ja czekałam. Miałabym jedno życie więcej i może bym przeżyła. Ale ja jestem głupia i muszę wpaść w łańcuchy zawsze. Nie, no znowu to samo. Ile już przy tym siedzę? Prawie godzinę. To się przy samej grze. Mój komputer zdechnie po tym. (Śmiech)
Ja spróbuję jak najwięcej życia sobie utrzymać stąd. Może się uda. Ale z moim refleksem pewnie nie. Dobrze, że istnieje takie coś jak magia montażu. Przynajmniej nie będziecie widzieć, jak co chwilę ginę. Teraz się uda, mówię wam. Wyjdzie mi. Dobra, pełne skupienie. No, moje pełne skupienie wygląda właśnie tak. Cyk, 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 cyk. Wyjdzie mi. Mówię wam. Ty, ile ja mam życia, o lol. Teraz mogę serio przeżyć. Patrzcie. No nie gadaj, że mi się uda. No w końcu! O Jezus Maria, jakie to było uciążliwe! O matko bosko, nigdy więcej. Jakieś ostateczne słowa, zanim zacznie się prawdziwy ból? Nie gadaj, że będzie tego więcej. Jedyne czego żałuję, to to, że nie spotkałem cię wcześniej. Warto grzeszyć, jeśli ty masz mnie karać. Chyba dam tą pierwszą odpowiedź, ale się obawiam, że będę musiała znowu to robić. Jak ty masz takie niesamowite oczy? Czy już ci mówiłem, że kocham, co robiłaś z włosami? Oj. Jak to spapram? Ja nie chcę tego znowu robić. Ludzie, ratujcie! Nie! No dobra, zobaczymy z niesamowitymi oczami. Nie ma dla mnie ratunku, o nie. Jednakże jeśli... Okej. Serio? Nie słyszałeś, co mówiłam? Wynoś się stąd i to już. Jak zgadnę, chcesz mnie zaprosić do swojego haremu, nie rozśmieszaj mnie. Chciałbyś mieszkać z nieśmiertelnym... Oj. A myślisz, że po co ja tu przyszedłem? Mam już w harem dużo gorsze dziewczyny. Dałabym to pierwsze, ale ja się boję! No nie! Jak to zdrypie? Wyszło! Jezus Maria! I ja pierdzielę, i te jak tańczą. Serio? Ja pierdzielę. Tak oto twoja podróż dobiegła końca. Opuściłeś piekło otoczony kobietami. Chyba diablicami. I po wsze czasy otrzymałeś miano Helltakera. Nie no, mówię wam, typo tak mi przypomina. Tak mi gościu przypomina tego gościa z Guitar Hero 3. Ja wam wstawię zdjęcie, mówię wam. Pokażę wam go. Nie było to jednak życie łatwe do przetrwania. No nie było łatwe, zwłaszcza po tym, co
cierpiałam przed tymi łańcuchami. No, ale okej. Ale życie to cierpienie bez względu na to, jak żyjesz, więc póki je masz, nie przejmuj się i korzystaj do woli. I ta mina! O! No dobra. Niezgadne, teraz robiliśmy te naleśniki, że nagle z kuchni idziemy, ruszamy. Hej, tam. Widzę, że skończyłeś kolejną partię naleśników i że są przepyszne. Dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie. Chociaż nadal nie wiem, jak to robisz, że każdy naleśnik wychodzi perfekcyjnie cienki. Dzisiaj też robiłam naleśniki w ogóle, taka ciekawostka. Nie wiem, czy już mówiłam. Zgubiłam rachubę po tym, jak przechodziłam to wszystko. Doświadczenie. To na pewno lepiej idź, rozmawiasz. Rozdaj wszystkim naleśniki. Dobra. Naleśniki? Ja może po prostu już to przeklikam, wy sobie poczytacie. Ewentualnie, nie wiem, usłyszycie moją reakcję na to wszystko. O, ma pytanie. Jedziesz. Dziewczyny mówią, że nigdy nie zdejmujesz lenonek. Czemu? Mógłbym ci zadać podobne pytanie. Moje okulary? No i zwyczajnie jestem ślepa. O, nie. Może kiedyś. No, no to stracisz tą dychę. Naleśniki, kawa, o! A, to dla tej, co kawa miała być. To jest spoko. Ja bym nie pamiętała. A to ta od gier. No, no, no. Rokita wódka czysta. Niezła wódka. Pieprz się. Ha, jaka, nie wiem. Jakby w transie była, wygląda. Ja mówię wam, to nie jest anioł. Kilka tygodni. Chyba kilka lat. Co jest z nią nie tak? Co? Policja? Ej, rzeczywiście policja jest przed drzwiami. No dobra, idziemy do policji. A jak nie otworzymy? No dobra, to teraz otworzymy. Naleśniki! I
to była historia Helltakera. No dobra. No to nieźle. Dzięki nam stara mucha miała nieco towarzystwa. Do następnego. I ta impreza w ogóle. Hell pizza! Jakiś sok. W ogóle tak sobie zobaczę, co jest na tej grafice. W sensie, może jakieś smaczki. Koniec. No dobra, to koniec. No dobra, dzięki za grę. To już by był koniec. Ponad godzina nagrania, ale to się wytnie. Niektóre rzeczy, zwłaszcza te łańcuchy. Ale to tam... Wiecie. No dobra, skoro to już koniec. A jeszcze coś tutaj gościu mówi. A nie, dobra, to tylko żeby zacząć nową grę. No dobra. No to w takim razie... Ja będę kończyć ten odcinek, w sumie ten let's play, w sumie nawet nie let's play, tylko moja męczarnia w piekle. Mało gadałam, bo czasami się skupiałam, ale no widzicie, no przynajmniej coś jest. Nie no, ale tak na serio, dzięki wam wszystkim za oglądanie, za zobaczenia następnym razem. Pewnie jeszcze coś nagram, nie wiem co, zobaczymy co mnie zainteresuje. A na razie będę kończyć, także do zobaczenia. No i cześć!